Teraz chciałbym, słuchajcie, żebyście na początku posłuchali świadectwa jednego z naszych braci, wojownika Maryi, który dzisiaj bierze ślub. Michał, gdzie jesteś? Tutaj. Słuchajcie, i jego cudowna narzeczona, za kilka godzin żona. Come on, Małgosia. O który ślub? 16. Będzie się działo. Jeszcze macie 3 godziny, żeby się rozmyślić. Ale, słuchajcie, tak nie będzie, dlatego że oni pięknie oddali całe swoje serce Panu Jezusowi, Matce Bożej. Przygotowywali się do tego dnia najpiękniej, jak potrafili. I dzisiaj bardzo chcieli być z nami. Wiecie, jak to jest? Słuchaj, za 4 godziny masz ślub, a oni chcą być z nami tutaj. A nie rozumiesz, u fryzjera, gdzieś tam chcą być z nami. A wiecie, co to tak naprawdę przyszli? Nie powiedziałbym, że mają ślub po 16. Przyszli prosić nas o modlitwę. Nie ma nic piękniejszego niż prośba o setki męskich serc, które będą modlić się za to małżeństwo, za kilka godzin, aby przetrwało największe burze życia małżeńskiego. Aby byli pięknym, trwałym, cudownym związkiem małżeńskim. Aby miłość kwitła i promieniała w tym związku. Po to przyjechali. A na razie proszę posłuchajcie ich. Witajcie. Mam ogromną tremę, bo to moje pierwsze wystąpienie przed taką dużą publiką. Chciałem wam opowiedzieć historię naszego poznania, historię mojego nawrócenia, historię jak zostałem wojownikiem Maryi. To świadectwo ofiarowuję ku czci Boga Najwyższego i Najświętszej Maryi Panny. Zaczęło się to wszystko w 2017 roku. Pochodzę z rodziny, która jest w miarę zamożna. Nie mieliśmy jakichś większych problemów w rodzinie. Moje życie pokierowałem w stronę zawodową. Miałem kilka firm, które prowadziłem. I tak gdzieś to wszystko szło. Szło to w ten sposób, że na pierwszym miejscu w moim życiu był rozwój zawodowy, kariera, pieniądze, rozwój firm. Natomiast jestem ochrzczony, jestem bierzmowany. Natomiast gdzieś Bóg zszedł na zupełnie daleki tor, dlatego że sami wiecie, jaki jest ten świat i co nam oferuje. I jak nas bardzo kusi. W liceum miałem takiego kolegę, który chodził na pielgrzymki. Ja siedziałem z nim w ławce, to był dla mnie taki chłopak, który był dla mnie autorytetem, bo ja w tamtym czasie byłem zupełnie zainteresowany czym innym. On powiedział mi, że robi to z tego powodu, że może Bogu ofiarować to, co najcenniejsze, czyli swój czas. On również złożył przysięgę przed Bogiem, że do końca życia nie napije się alkoholu. Dla mnie to było na tamte czasy w ogóle kosmiczne. No i tak sobie leciały sobie lata. Aż do 2017 roku i miałem takiego kolegę, jak każdy pewnie z was ma, i robiliśmy kiedyś remont klatki schodowej. I podczas tej klatki schodowej złożyliśmy sobie taka luźna rozmowa odnośnie pielgrzymki. Mówi, idziemy w tym roku, no, i tak, i nie, możemy pójść. Ja wiedziałem, że on taki jest, taki niepewny do końca w tym, co mówi, więc mówię, to chodź, złożymy przysięgę przed Bogiem, że pójdziemy w tym roku na pielgrzymkę. No i tak przybiliśmy sobie piątkę przed Panem Bogiem, że pójdziemy na tę pielgrzymkę. No i mijały miesiące. Nadszedł czas pielgrzymki, gdzieś w radiu usłyszałem, że jest pielgrzymka. I dzwonię do niego, mówię, Marcin, idziemy? A on mówi, że sorry, ale nie mam czasu. U mnie w firmie tak samo dużo problemów, wszystko mnie odciągało, żeby nie iść. I tak sobie pomyślałem, mówię, trudno, pójdę sobie za rok albo innym razem. I tak to wyglądało. Mijają kolejne dni i mam sen. I podczas tego snu mam taki wyrazisty sen i śni mi się,
że stoję na rogu ulicy i przechodzi pielgrzymka. I z tej pielgrzymki słyszę takie głosy. Czemu cię nie ma na pielgrzymce? Michał, czemu cię nie ma na pielgrzymce? I podchodzi do mnie ksiądz. I ten ksiądz mówi coś takiego. Michał, obiecywałeś Panu Bogu, że będziesz na pielgrzymce, dlaczego cię nie ma? Ja się obudziłem o 7 rano. Spojrzałem w lewo, spojrzałem w prawo, spojrzałem za okno. I wzbudziłem sobie w sercu taką potrzebę, że oddam Panu Bogu to, co najcenniejsze, czyli swój czas. Wstałem, 3 godziny spakowałem się, gdzie było mi ogromnie trudno, bo po prostu odciągało mnie bardzo dużo ludzi, problemów zawodowych. I w 3 godziny wysłałem SMS-a do mojego kolegi, mówi, gdzie jest. On mi podał tylko miejscowość i godzinę i tak się stało, wylądowałem na tej pielgrzymce. Wylądowałem na tej pielgrzymce, to były 3-4 dni ostatniej pielgrzymki. Szliśmy sobie, ja tak patrzę na tych ludzi wszystkich, no mówię, nie z tego towarzystwa, nie ta bajka, to mi w ogóle nie pasuje. No ale skoro jestem już tutaj, to mówię, przejdę do końca tą pielgrzymkę. To szliśmy na Jasną Górę, pamiętam, że 13 sierpnia, to była 100. rocznica objawień fatimskich, dostałem też taką książeczkę piękną odnośnie objawień, wróciłem do końca tej pielgrzymki, doszliśmy sobie i na Jasnej Górze taki ksiądz powiedział mi taką rzecz, mówi, zabierz swoje życie Maryi. I tak też zrobiłem, poszedłem do kaplicy Najświętszej Marii Panny, tam uklęknąłem, odmówiłem 10 różańca i powiedziałem, Maryjo, Tobie oddaję całe moje życie. Duszę, ciało i umysł. Prowadź mnie według Twojej woli. No i myślałem, że na tym się zakończy moja pielgrzymka. Wrócę do swojego życia wygodnego, ułożonego i będzie wszystko pięknie. No i tak się dzieje. Wracam do tego życia, a ja zaczynam obserwować bardzo duże zmiany. Pierwszą taką zmianą, która mnie bardzo uderzyła, to było to, że przestałem przeklinać. To było tak uderzające, że aż dziwne. Kolejną rzecz, czym doświadczył mnie Bóg, to było to, że zacząłem oddawać Mu coraz większą cześć, gdzie wcześniej się w ogóle nie modliłem, a tak to zacząłem codziennie na kolanach rano i wieczorem odmawiać Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga Ojca, 10 przykazań Bożych. I to był czas, gdzie w moim życiu zaczynał panować spokój, ale zarazem zacząłem dostrzegać coraz więcej w ludziach miłości i zmian. Ja byłem wtedy w związku cywilnym. Niestety moja partnerka na tamte czasy była daleko od Boga, nie chciała przyjąć ślubu kościelnego, więc po prostu tak sobie żyliśmy. Ja miałem wszystko poukładane. No i tak się dzieje w pewnym momencie, że niestety zaczynam się nie układać. Gdzieś to się zaczyna ciągnąć i podejmujemy decyzję, że nie będziemy jednak razem mieszkać. Mówię, przerwa nam gdzieś dobrze zrobi. Tak się nasze drogi rozeszły w międzyczasie. To był piątek. Zadzwonił do mnie kolega Sebastian. Mówi, czy mam jakiś wolny czas. Jeszcze na tej pielgrzymce byłem u spowiedzi. Niestety nie dostałem rozgrzeszenia, słuchajcie, dlatego że żyłem w takim związku i nie mogłem utrzymać tego rozgrzeszenia, ale gdzieś podjąłem tę inicjatywę. Trafiłem na takie rekolekcje Talita Kum i pierwszego dnia postanowiłem sobie, że nie pójdę na te rekolekcje. Między innymi była tam spowiedź i podczas tej spowiedzi miałem taką wewnętrzną ochotę pójść, ale z drugiej strony gdzieś miałem takie podszepty złego, który mówił mi, po co będziesz szedł do tej spowiedzi, skoro i tak nie dostaniesz rozgrzeszenia. Ja to liczyłem taką ogromną wtedy walkę gdzieś w tym temacie, nawet nie zostałem do końca mszy świętej, mówię, to nie dla mnie, mówię, wychodzę stąd. I już podjąłem taką decyzję, wracam do domu, ogarnąłem cały dom i słuchajcie, wpadła mi w rękę książeczka z objawieniami fatimskimi. Podczas tych objawień fatimskich, mówię, przeczytam sobie, bo nie było czasu. I to była pierwsza sobota miesiąca. Pamiętam, przeczytałem całą historię objawień i zobaczyłem taki ogromny swój grzech, ogromny smutek, jak to ludzie znieważają Maryję. I postanowiłem sobie, bo sam byłem zły na siebie, że nie zostałem na tej mszy świętej, że nie przystąpiłem do komunii świętej. I postanowiłem, że odmówię różaniec, rozważę tajemnicę
I obiecałem sobie, że następnego dnia pójdę. I posłuchajcie, poszedłem na te rekolekcje, na drugi dzień, tam przystąpiłem do spowiedzi i się dzieje no, niesamowita rzecz. Po takiej spowiedzi, jak zapewne niektórzy z was dzisiaj mają, dostaję rozgrzeszenie. I to był po prostu dla mnie niesamowity taki szok. Przystępuję do mojej pierwszej komunii świętej po wielu latach nieprzyjmowania i zaczynam odczuwać ogromny spokój w sercu, ale to był tak piękny czas, tak piękne dotknięcie Bożego palca, Bożej miłości, że nie potrafię wam tego opisać, to po prostu trzeba przeżyć. No, możecie po prostu wyobrazić sobie największą miłość swojego życia pomnożoną 1000 razy. Ja po tych rekolekcjach wracam do domu i słuchajcie, kilka dni później zaczynam odczuwać ogromną potrzebę chodzenia na codzienną Eucharystię. Nie potrafię wam powiedzieć, skąd to się dzieje, ale po prostu ogromną potrzebę. Bóg zaczyna mnie tak prowadzić. Zaczynam chodzić na codzienną Eucharystię. W międzyczasie zaczynają się wszyscy odwracać ode mnie. Zostaję sam z tym wszystkim. Chodzę na tą codzienną Eucharystię i wychodzę kiedyś z kościoła i dostaję taką łaskę od Boga, że widzę, jak strasznie ludzie nie doceniają Boga, jak nie wynagradzają Mu za to wszystko, co mają, za tą miłość, co otrzymali. I ja zaczynam wszystkim opowiadać. Mówię, dlaczego wy nie żyjecie przykazaniami Bożymi? Przecież to, co wszystko mamy, zawdzięczamy Bogu. Każdy patrzy na mnie jak jakiegoś oderwanego od rzeczywistości, no bo wcześniej nie pasowałem w ogóle do tego, co mówię. No i tak zostaję z tym wszystkim sam. Natomiast przychodzi jeszcze takie kolejne łaski, które otrzymuję. To jest to, że Bóg pokazuje mi, że to, co robię do tej pory, nie jest dobre. Mam ogromne zderzenie z taką rzeczywistością, że mam Jego miłość i dotknięcie prawdziwej miłości i to, co do tej pory robiłem. Czyli firmę, która po prostu przynosi duże zyski, ale jest to wszystko na granicy gdzieś tam prawa. I 13 dnia miesiąca września podejmuję taką decyzję w sercu, że idę do mojego wspólnika i mówię, że ja nie mogę dłużej tego robić, dlatego że Bóg pokazuje mi inną rzecz. Piękne rzeczy zaczynają się dziać w moim życiu. Ja chcę ci sprzedać wszystkie udziały w tej firmie. Ja nie chcę dłużej tego robić. I tak też się dzieje. To jest czas w moim życiu, kiedy przychodzi najtrudniejszy okres w moim życiu, bo rozstaję się z moją małżonką ze związku cywilnego i zostaję sam z tym wszystkim. Zostaje mi tylko Eucharystia, różaniec i miłość Boga, która zaczyna mnie otaczać. Ja wracam do domu bardzo dużo, po prostu nie potrzebuję spędzać czasu ze znajomymi, tylko po prostu zaczynam czytać Pismo Święte, zaczynam wszystko studiować. Bóg odsłania mi wszystkie gdzieś karty. I przychodzi taki moment, że dorastam do nowenny pompejańskiej, a w międzyczasie mam takie w sercu potrzebę, że potrzebuję osoby w moim życiu, mojego boku, która będzie osoba wierząca, będzie to osoba, która zrozumie mnie, która będzie blisko Boga, bo niestety jest bardzo trudno teraz gdzieś o ludzi, o kobiety, którzy gdzieś potrafią docenić tą miłość, tą wiarę, te wartości, które płyną z wiary. I odmawiam nowennę pompejańską w intencji o dobrą i kochającą żonę i o wierzącą żonę. Jest to czas bardzo trudny dla mnie, gdzie wcześniej nie odmawiałem różańca, ale piękne rzeczy się dzieją podczas tego momentu. Kończę tą nowennę. No i jak to każdy po nowennie oczekuje cudów. Niestety te cuda się nie dzieją w moim życiu. I tak sobie żyję. Żyję sobie dalej, będąc blisko Boga. Jest u mnie spowiedź bardzo często. Jeżeli upadam w swoich grzechach, to po prostu automatycznie idę i przepraszam Boga, wynagradzam Mu za to wszystko. Jest to piękny czas w moim życiu, ale zarazem bardzo trudny, bo zmagam się z ogromnymi myślami, czy drogę, którą wybrałem, jest to właściwa droga. To była właściwa droga, jest właściwa droga. Jeżeli nawet każdy z was ma wątpliwości, nawet tutaj coś się siedzi, to warto zaufać Bogu. Warto oddać Mu to, co najcenniejsze, bo On was poprowadzi. Maryja was weźmie za rękę i poprowadzi was tą właściwą drogą. I zapomniałem już o tej nowennie pompejańskiej. Niestety nie mogę, słuchajcie, poznać żadnej kobiety. A wszystkie, które poznaję, to są nieodpowiednie. I tak Maryja mnie schowała pod tym swoim płaszczem, żebym chyba poznał tą jedyną i właściwą kobietę. I
przychodzi czas pielgrzymki, w tym momencie już decyduję się na to, że idę na pielgrzymkę wynagradzającą, podziękować Bogu za to, co wszystko zmienił w moim życiu, bo naprawdę wyprostował wszystkie moje zakręty na drogach. Jest tego dużo, naprawdę czasu by zabrakło, żebym gdzieś wam opowiadał, więc to bardzo skrócić. I na tej pielgrzymce trzeciego dnia poznaję Małgosię. Poznajemy się w takich okolicznościach. Poznajemy się w dość takich specyficznych okolicznościach, bo poznajemy się w stodole. Poznajemy się na sianie, bo to było przed noclegiem. No ale to jest bardzo, bardzo piękny czas i słuchajcie, Gosia ma problemy ze stopami. Ja zaczynam dbać i pielęgnować o jej stopę każdego dnia tej pielgrzymki, bo to była jej pierwsza pielgrzymka. Ona też gdzieś po prostu trafiła totalnie przez przypadek na tą pielgrzymkę. I idziemy tą drogą wspólnie razem. Jest to na tyle piękny czas, że te dni, które spędziliśmy ze sobą, przegadaliśmy. Poznaliśmy się, słuchajcie, od takiej strony, gdzie prawdopodobnie jakbyśmy się w normalnych okolicznościach spotkali, byłoby nam bardzo trudno spojrzeć na siebie. Z różnych powodów, ale tak się dzieje. I spędzamy bardzo piękny czas, dochodzimy do końca tej pielgrzymki. I gdzieś tak mamy się ku sobie. Mamy się gdzieś ku sobie, postanowiliśmy, że gdzieś się po pielgrzymce spotkamy. I spotkaliśmy się, to była sobota, mieliśmy taką pierwszą, naszą pierwszą randkę. I postanowiliśmy sobie, Gosia też wcześniej dość była daleko od Boga, w sensie, że nie przystępowała do komunii, żyła gdzieś po prostu swoim życiem, tak jak wiele osób żyje. I poszliśmy, słuchajcie, na mszę świętą. I na tej mszy świętej, to był 19 sierpnia w niedzielę, dostaliśmy takie trzy znaki od Ducha Świętego. Pierwszy to był w kościele Literarz, gdzie była napisana Święta Klara i Czystość. Było czytanie ze Starego Pisma, tam też była wzmianka i było piękne kazanie, które ksiądz wygłosił o czystości. I kurczę, miałem taką ogromną potrzebę w sercu, bo rozmawiałem kiedyś o tym z babcią, mówię, po tym wszystkim, co się działo, mówię, wiesz co, babciu, ja to chciałbym podjąć taką czystość. Jak kobietę, którą poznam, to chciałbym żyć z nią w czystości, przedmałżeńskiej. Ona tak patrzy na mnie, mówi, stary, czy ty zwariowałeś? Przecież ty nie znajdziesz żadnej dziewczyny. A ja mówię, no taką mam potrzebę serca, tak czuję, tak Bóg mnie prowadzi i po prostu nie mogę tego zmarnować. I pamiętam, poszliśmy wtedy na obiad po kościele i mówię, Gosiu, chciałem z tobą porozmawiać, jak ty to widzisz. Mówię, czy zdecydowałabyś się na to, żebyśmy poszli drogą czystości i wytrwali w czystości, bez seksu do ślubu kościelnego. No i mówi, wiesz co, ta pielgrzymka dużo w moim życiu zmieniła. Tak, chcę to wybrać. Chcę iść tą drogą. I tak się zaczęła nasza wspólna droga. Po tej nowenie miałem takie oczekiwania, że spotkam od razu kobietę na mojej drodze, która będzie kobietą, która już będzie wszystko wiedziała, to ona mnie wprowadzi. A tak naprawdę okazało się odwrotnie, że to ja Gosię gdzieś krok po kroku prowadziłem w stronę Maryi, w stronę Boga. Bardzo dużo przyczynił się do tego ksiądz Dominik Chwielewski swoimi konferencjami, bo po prostu gdzieś Gosia zakochała się w tym wszystkim. I ten rozwój wiary trwał. To było, słuchajcie, tak piękne, bo zaczęliśmy odkrywać w tej czystości zupełnie inne wartości, które towarzyszyły w naszych wcześniejszych związkach. Postanowiliśmy, że będziemy wspólnie się razem modlili, wspólnie odmawiali różaniec. I gdzieś to nas bardzo zaczęło zbliżać do siebie. Tą drogę, którą wybraliśmy, była bardzo trudna, ale dawała nam dużo wiary. I wiedziała, i czuliśmy, że idąc tą drogą przejdziemy i przetrwamy trudy naszych dni. Bo tak naprawdę uświadomiliśmy sobie, że co w przypadku, jeżeli nas dotknie choroba? Czy nie zrezygnujemy tak łatwo? A ta czystość przedmałżeńska dała nam to, że pokazała nam miłość taką wyższą, taką duchową miłość, taką prawdziwą miłość, jaką chyba Bóg kocha nas. No. I wiadomo, że wiele brakuje nam do tego ideału, ale to był nasz wybór. Nasze zaręczyny były też w bardzo wyjątkowym miejscu, czyli w miejscu, gdzie przeżyliśmy najpiękniejsze chwile.
Długo myślałem nad miejscem, gdzie zaręczyć się z Gosią i gdzieś dostałem też takie natchnienie podczas modlitwy, że chyba najpiękniejszym miejscem będzie Jasna Góra, bo tam się, można powiedzieć, spotkaliśmy. Było to w grudniu, bo była to totalna niespodzianka i zaskoczenie, bo pojechaliśmy jechaliśmy do Zakopanego i zajechaliśmy na Jasną Górę, Gosia nic nie wiedziała, zostaliśmy na mszy świętej i tak, kurczę, było pełno ludzi, naprawdę nie wiedzieliśmy, gdzie się zaręczyć. Miałem taki ogromny stres, bo nie wiedziałem, gdzie dokonać tych zaręczyn. Tyle ludzi, to bardzo krępujące. I słuchajcie, podczas mszy świętej w kaplicy Najświętszej Marii Panny patrzę, ktoś z boku sobie idzie taką drogą pokutną, na kolankach, pyk, 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 pyk. I tak pomyślałem sobie, mówię, a może my byśmy też tak poszli. Mówię, zapytam Gosię, choć już jesteśmy spóźnieni, słuchajcie, czekają na nas, ja mam stres ogromny. Ale tak wybraliśmy. I mówię, Gosiu, nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy poszli tą drogą. No i poszliśmy tą drogą. Słuchajcie, mieliśmy najpiękniejsze zaręczyny, jakie są możliwe, bo mieliśmy pod obrazem Najświętszej Marii Panny z tyłu. Gosia mi powiedziała tak. I tak się dzieje, tak idzie nasza historia, tak też między innymi trafiamy tutaj. Jeszcze piękną rzecz chcę wam powiedzieć o tym, jak Bóg nas pokierował z naszą czystością. Słuchajcie, dzisiaj jest 18 maja i Gosia mówi do mnie coś takiego. Mówi, nie wiem, czy wiesz, totalnie nie planowaliśmy tej daty ślubu, wyszło po prostu to przypadkowo. Dzisiaj wypada 9 miesięcy od czasu, kiedy podjęliśmy decyzję o naszej czystości, czyli można powiedzieć, że to czas trwania ciąży. Więc taki, można powiedzieć, dwuznaczny, tak, rodziła się nasza miłość, można powiedzieć, że nasze nienarodzone dziecko, no, które dzisiaj tak naprawdę przychodzi na świat w postaci naszego związku małżeńskiego. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, kochani, modlimy się teraz za nich, co? Całym sercem nad nimi. Małgorzata i Michał.